Dzień dobry, Krzysiu Net. Witam w drugim odcinku cyklu, gdzie tłumaczę różne terminy komputerowe w prosty sposób. Dziś będzie o denial of service, czy też distributed denial of service, ataki znane pod skrótami DOS lub DDoS. No jednak częściej się, prawie zawsze się spotyka DDoS, ale też czasami w uproszczeniu nazywane po prostu DOS. Na czym ten atak polega? Wyobraźmy sobie, że jest jakiś profesor, autor, który ma spotkanie z czytelnikami. Chcemy zablokować to spotkanie, więc idziemy tam i zadajemy profesorowi ciągle pytania, żeby mu nie mógł odpowiedzieć reszcie. Profesorze, a jak to z tym jest? A profesorze, a jaką mamy teraz pogodę, profesorze? Jak się profesor czuje? No i profesor musi też nam odpowiadać, ale tak naprawdę to cały czas potrafi mówić, odpowiadać innym, bo jesteśmy mniej doświadczeni w mówieniu niż on. Szybko odpowiada, więc wszystko przebiega spokojnie. A więc bierzemy wielu ludzi. Najczęściej możemy kupić grupę ludzi, tak zwane to jest botnet, czyli grupa zarażonych komputerów, i w tym przypadku kupujemy grupę ludzi, która będzie zadawać nam pytania. No i teraz pełno ludzi zadaje profesorowi pytania. Profesor odpowiada, ale zaczyna się gubić, w końcu upada zemdlony. No ale profesor wiedział, że coś takiego może się stać, więc w tym momencie pojawia się osoba, jakiś jego doktor. Pojawia się osoba w środku i teraz tak, na część pytań przekazuje profesorowi, część odrzuca i zaczyna ten profesjonalnie rozporządzać. To by było drogie za każdym razem mieć tego doktora tam. No ale na takie specjalne przypadki może przychodzić. No może też się zdarzyć taka rzecz, że gazeta napisze o tym, że profesor coś nie domaga i przyjdą ludzie z boku, pytając się: profesorze, co się dzieje, czemu profesor nie odpowiada na pytania? I w ten sposób, jak tak pełno osób się go zacznie pytać, o co chodzi, to ponownie profesor pada, serwer pada. No i atak polega na tym, że użytkownicy zadają zapytania serwerowi, serwer nie wyrabia, no i pada. Właśnie DOS to jest jak jedna osoba zadaje pytania serwerowi, ale się zazwyczaj nie udaje zapchać tego serwera. DDoS, Distributed Denial of Service, to jest, gdy wiele osób zadaje te zapytania i też zapycha serwer. I właśnie często jest efekt, że troszkę wolniej działa, przypuśćmy, jakiś serwer rządowy. Jakiś czas temu, może z rok, była sprawa, że właśnie gazeta napisała o tym, że serwery rządowe coś słabo działają, że zostały zaatakowane. Wtedy wszyscy zaczęli na nie wchodzić, sprawdzać, co się dzieje. I wtedy już faktycznie kompletnie zostały zablokowane. No tak, więc skończę, bo kolejnej zmiany baterii nie wytrzymam i również padnę zemdlony. W takim razie do zobaczenia następnym razem. Będzie o przepełnieniu bufora. Dziękuję bardzo, do widzenia.